Po meczu z Bronią Radą naszym gościem jest Łukasz Piątek. Witaj, Łukasz. Witam. No dzisiaj znowu nie poszło to po naszej myśli. Przegrywamy w Radomiu. W czym upatrywałbyś tego, że znowu nie udało się wygrać? Myślę, że może w tym, że w pierwszej połowie mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, żeby strzelić drugą bramkę. Może to spowodowałoby, żebyśmy mieli pewniejszy wynik i pewniej się czuli i wtedy wszystko by się ułożyło po naszej myśli. Właśnie z czego to wynika, że z twoim zdaniem są dwa różne oblicza po Polonii, prawda? Tracimy tą bramkę na początku, w drugiej połowie, a w pierwszej mieliśmy tyle sytuacji, mogliśmy ten mecz ułożyć pod własny dyktant. Z Mamrami też były dwie różne połowy. Co zrobić, żeby w obu połowach tak dobrze to wyglądało? To pewnie nie jest łatwe, ale co zrobić, żeby to wykończenie było lepsze? No na pewno nie jest łatwe. No, co zrobić? Trzeba po prostu, myślę, że tutaj poukładać to sobie w głowie. Pewność siebie jest bardzo ważna i myślę, że tutaj w tym bym upatrywał teraz, że musimy nabrać tej pewności, przełamać się, jedno spotkanie wygrać. Wtedy zobaczymy, że możemy wrócić na ścieżkę zwycięstwa. Tego życzę. Dzięki i powodzenia. Dzięki.